to czasem, wiecie Państwo, wystarczy i jedna audycja, komentarze Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, i ci złodzieje tak się teraz trzęsą, tak się boją wszystkiego, ale bardzo mi się podobało, u nas w kanale jest, jak Szydło, proszę Państwa, mówi do tych PO-wców, do linii PO, że zmarnotrawiliście 350 miliardów złotych. Państwo zobaczą, ile to pieniędzy. No to przecież to oni ukradli. To gdzieś te pieniądze poszły. Gdzieś te pieniądze ulokowali. Zmarnotrawiliście 350 miliardów złotych. Gdzie to poszło? Gdzie to jest, proszę Państwa? No gdzie to jest? I oni są teraz bardzo szybko gadający, bardzo są wyszczekani, bo bronią się tak samo jak to tonący brzytwy się chwyta. Bronią się, bo nie mają nic do stracenia, proszę Państwa. Są na sytuacji, stanowisku przegrani są, po prostu są bardzo przegrani. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Mamy tutaj, proszę Państwa, pokazanego Jezusa Chrystusa. I teraz o co chodzi? Ponieważ Apokalipsa mówi, że potem widziałem wielką rzeszę ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion, ze wszelkich ludów i języków, że wielka rzesza stoi przed tronem Jahwe, że wielka rzesza stoi przed tronem Boga. Tak, no, Jahwe, ten Bóg, dał Jezusowi Chrystusowi. Mamy tu pokazanego Jezusa Chrystusa. Teraz go będą lulać. Ile jest zła, ile jest kłamstwa, zakłamania wszędzie. Bo Galeria Zachęta robiła swego czasu taką wystawę. Sztuka wszędzie. A my tutaj mamy kłamstwo wszędzie. I teraz tak. Po co oni to mówią, lulaj, że Jezuniu, lulaj, że Jezuniu? No to jest piękne, to jest nawet humanitarne. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że Jezuniu. I im dłużej będziesz tak lulała tego Jezunia, to ile można go lulać, skoro Jezus Chrystus już mieć mógł 2 lata. Proszę Państwa, wtedy, kiedy wysłannicy Heroda przybyli, żeby tylko powiedzieć Herodowi, to znaczy, to nim, gdzie on jest, on by zabił, to byli ludzie z bardzo dalekiego kraju. Oni nawet do końca nie wiedzieli, jaką rolę oni pełnią, bo oni byli magami, wierzyli w gwiazdy, to są czarownicy, proszę Państwa, i szli za gwiazdą, czyli jacy to byli ludzie. No nie musieli być źli, ale Biblia potępia. Izraelici, jak wchodzili do ziemi obiecanej, mieli mordować Kananejczyków, Moabitów, Jebuzejczyków, którzy to praktykowali. A oni przyszli jeszcze z innego, z daleka, z Babilonii. A tam czary i magia są na porządku dziennym. No i proszę Państwa, oni szli z Babilonii. Czary i magia. I proszę Państwa, jak się pojawili, to mieli, no byli u Heroda, ale najpierw gdzie byli? Właśnie tam u niego, u Heroda. Oni nie szli do żadnego Jezusa. Oni trafili do Heroda. Herod powiedział, że macie powiedzieć, gdzie jest dzieciątko. Herod złe plany knuje. Śpiewacie w pieśni, prawda? I oni poszli do Jezusa, dali mu, złożyli pokłony, dary, ale bo powiedzieli, że to jest, bo to taka cudowność jakby biła z tego Jezuska, że to jest Król Wszechświata. Jezus Chrystus, Król Królestwa Bożego. No i co? No i co wtedy? Proszę Państwa, co to było? Czy Jezusek to wtedy leżał w beciku? Miał około 2 lata. Czyli, że Jezus nie leżał w beciku. Oni przyszli, Jezus miał około 2 latka. Biegał, berbeć, malutki chłopczyk, śliczny, malutki chłopczyk. I teraz takiego chłopczyka skrzywdzić? Tutaj kurczaczek, kogucik, mamy kogucika, jechał se z Otwocka do Warszawy i ledwie co do pociągu wpadli, jeden był pobity i drugi. Przez kogo? Przez oprycha.
przez Chamicha, Chama, który jeździ Otwock-Warszawa. I teraz jest monitoring, są kamery, przynajmniej tam gdzieś na dworcu, to Bogu dzięki, że to było gdzieś tam. To wszystko widać. I teraz dzisiaj wysyłam tę von Lipski, jak ona, proszę Państwa, będzie tu wpuszczana o 21:00, dzisiaj tak przyjdzie, po 21:00. No to proszę Państwa, ta von Lipski pojedzie teraz o 11:12 w ciągu dnia do dyrekcji, no do biura obsługi. Ona dojdzie, kuta baba wszędzie dojdzie. No a ja podpuściłam jeszcze tego kurczaczka, mówię, zadzwoń do niej ty i ona do ciebie też zadzwoni. To wtedy, kiedy będzie tam w biurze i wtedy, kiedy będzie potrzeba, no to wy przyjedziecie zabandażowani, pobici, poszkodowani. Kto? Dzieci niepełnosprawne. I teraz jak Polska będzie się uczyła standardów, takich standardów, jakie są być może nawet i bezbożne, ale takie bardzo, bardzo humanitarne, ludzkie, wyliczone, że wszystko jest na punkty, no to wtedy będziecie jako te żywe świadectwa w bandażach, w gipsie, poobijani, że dzieci niepełnosprawne w Polsce są pobite, co Państwo na to. No jest o co kopię kruszyć, jest o czym mówić. Komentarze w naszym radiu Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. I wróćmy jeszcze tutaj do Jezusa Chrystusa, bo niech to będzie ta cała seria, seria tych audycji naszego radia, tego Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Niech ta makieta będzie, proszę Państwa, mottem przewodnim, proszę Państwa, że Jezus Chrystus królem. Dużo mówiłyśmy tutaj o Makrynie Mieczysławskiej, mega oszustce. Jest też taka przypowieść, a kiedy ludzie spali, ale jeszcze, że jej właściciel odszedł na jakiś czas i potem wrócił. I co jego sługa tam osiągnął na tej ziemi? Mamy przypowieść o talentach, że do ziemi nie zagrzebywać, nie zakopywać, ale z chciwości, z chytrości człowiek to wszystko robi. Mamy bardzo dużo edukacji w Biblii, edukacyjnych przykładów, dużo mamy w Biblii, które nam pomogą. O tym, jak podczas nieobecności szefowej w galerii Kasia Michalski, Art Gallery, dwie obrzydliwe baby, obrzydliwe, chciały okłamać, oszukać i w konsekwencji okraść, bo ktoś kogoś okrada. Proszę Państwa, był poproszony, ja mówię, idź tam jak chłopiec 21-letni, winko, no to przecież winko jest dla wszystkich, artinfo.pl zaprasza w imieniu Kasia Michalski Art Gallery i proszę bardzo, jak to wygląda. Babka poprosiła o dowód. Kurczaczek, bardzo grzeczny, on był taki zawzięty w tym momencie, bo to dziecko niepełnosprawne jest do bólu dokładne. Tak jak to Jezus powiedział, że nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Po co? Bo te dzieci mądrzejsze były od faryzeuszy. Czyli akurat ta sztuka w Kasia Michalski Art Gallery jest licha, ale nawet gdyby było tam nie wiadomo co w tej Kasia Michalski Art Gallery, to takie dziecko niepełnosprawne zawsze będzie górą. I jak ona poprosiła o dowód, on pokazał, ale żebym ja przy tym była, to ja miał opieprzyła, dziaduwa wstrętna. Dlaczego? Dlatego, że dopuściła, aby, no, kontynuacyjnie dopuściła. Przecież ktoś jest odpowiedzialny w danym momencie, tu i teraz, w tej galerii. Przecież nie kucharze. A kucharze, ci kelnerzy powiedzieli, że nie był zaproszony, że to nie należy do gości. I ona zbyła, ta zastępczyni Kasia Michalski. Natomiast ta Kasia Michalski wcale nie musi być jakąś Żydową, bo ten Wiesio Przybyłowicz źle to zrozumiał.
Wiesław Przybyłowicz, proszę Państwa, zachowuje się jak osoba bezdomna, która zagląda do galerii i patrzy, co tam jest. No i on powiedział, że w tej Kasia Michalskiej Art Gallery, że tu nic nie będzie, no bo zaproszone miasto było. Przecież i tak wszyscy nie przyjdą. Galerii jest konkurencyjnych dużo, a jeszcze takich chamskich to chyba nie brakuje. No, w świecie diabła. No to artinfo.pl zapraszało, Warszawa Kulturalna, wydarzenia, jak również, że możecie Państwo iść do informacji turystycznej w Pałacu Kultury Stalina i Lenina od strony hali kongresowej, tam gdzie kiedyś Świadkowie Jehowy mieli kongresy w sali kongresowej, to zawsze tam ten szlak uczciwości, sprawiedliwości, praworządności, porządku, ślad był wytarty. Ścieżka jest. To dostaniecie Państwo nawet wydruk, godzina, czas, tytuł wystawy, że artinfo.pl zaprasza. Bo czasem jak jest jakaś impreza zamknięta, to jest napisane. Impreza zamknięta za biletami. Jak żeśmy my były, Mareczek tu przyjechał, dwa zaproszenia przywiózł przed Pałac Kultury Stalina i Lenina. Renate Rossa. Przez jedno S, bo tutaj była taka polonistka na Saskiej Kępie, Bożena Rossa, to przez dwa S. Ja lubię, jak jest, proszę Państwa, coś takiego, na przykład jak tutaj, prawda? Ela Knorr. Dajmy to, żeby to było widać. Ela Knorr, przez dwa R. Albo Hoff, prawda? Ela Hoff, jest dwa F. Także rozreklamowane jest to, ale czasem w swej takiej przebiegłości to jest bardzo nieuczciwe, to jest obrzydliwe. Czy właścicielka galerii, czy zastępca, ktoś, kto zastępuje właścicielkę galerii, ale jest przecież odpowiedzialny, robi świństwo. A że za plecami, a że za ścianą, a że jak nie ma kamery, a że jak ktoś nie widzi, a że jak ktoś nie słyszy, robi się różne świństwa. A jak Państwo myśleliście, dlaczego Niemcy mówili, że polskie świnie? Dlaczego Niemcy to mówili? No na pewno mówili w złośliwości. Przecież każda nacja, każdy kraj ma swoje zalety, ma swoje wady. Ale proszę bardzo, jeżeli, tak jak to Wiesław Przybyłowicz mówi, ty słuchaj, że on do Twittera napisał, ale że na ten też adres e-mailowy napisał, złą opinię na temat Kasia Michalski Art Gallery. No Wiesław Przybyłowicz to był, proszę Państwa, w 2014 roku największym twitterowcem w Warszawie. W Polsce. Przecież tutaj jest Polska, tu nie jest Ameryka, tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok, tu nie ma prawosławnych z Anglii, Ameryki, Białystok, tu nie ma mormonów z USA, tu nie ma Świadków Jehowy, tu nie ma nawet Biblii, nie ma. Biblia jest w śmietniku, to już wielokrotnie Państwu mówiliśmy, możemy jeszcze tylko raz powtórzyć za księgą Deuteronomium, księga powtórzeń, że trzeba było powtarzać Żydom, przywiązać do ręki, na drzwi, na drzwiach napisać prawo Boże i je powtarzać. Nie wolno ci, nie wolno ci, nie wolno. Że masz być gościnny, że masz pomagać bliźniemu swemu. Gość w dom, Bóg w dom, to jest takie przysłowie, proszę Państwa, może świeckie, ale na Podlasiu tego dużo usłyszycie u prawosławnych ludzi. U ludzi prawych, którzy... No na pewno procentowo więcej nie okłamują, nie okradają, nie kłamią niż to, co się tu dzieje. Jak Państwo pójdą, to był taki wieczór w piątek, zdaje się, tak? Wieczór prywatnych galerii, bo mi ktoś powiedział wieczór prywatnych galerii. Ja nawet zrezygnowałam 2-3 dni, nie byłam w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie byłam tam 2-3 dni w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kamera Google była, słyszała, widziała. Także, proszę Państwa, jeszcze raz mówimy, że w Warszawie nie ma
kultury. Kultura jest, no na przykład gdzie? Wszędzie jest Ameryka, ale nie tylko, ale nie tu w Warszawie. Jest we Wrocławiu. Europejska stolica kultury. Wrocław, europejską stolicą kultury. Tutaj galeria naprzeciwko Pałacu Komorowskiego prezydenta, galeria Kordegarda reklamuje jakoś tak od 2 lat Wrocław. Tam było kilka wystaw z Wrocławia. Tam nawet pokazano też miasto Wieluń, które było zaatakowane, zniszczone w czasie początku II wojny światowej. Także grajmy na flecie panu. Fletnia pana. Także grajmy Jehowie, śpiewajmy Jahwe. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i trzeba czasem przykrą prawdę, jak to Hanka zawsze mówi. Lepsza jest przykra prawda, niż okłamywać się, oszukiwać się i mówić, wiesz, jak to na świnie ktoś splunie, że ona powie, że deszcz pada, że jest wszystko okej, że jest wszystko w porządku. Lepiej w oczy powiedzieć, ale rzeczy powiedzieć, podać to, co jest. Prawda? Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Tutaj w sąsiedniej audycji też naszych komentarzy radia Tok FM mówiłyśmy bardzo dużo o świątyni, że ona jest tylko cieniem. Po co ta świątynia była? Bo oni tak myślą, że te kościoły tak nabudowali, tych kościołów, ale po co? Proszę Państwa, wróćmy do tej naszej makiety, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie ma w tym nic antysemickiego. Opowiadamy o tym, jak to, proszę Państwa, te baby, które zastępowały Kasia Michalski Art Gallery swego piątkowego, pewnego piątkowego wieczoru, we współpracy z podstawionymi kelnerami, starymi, a obrzydliwymi, bo tam kelnerzy wcześniej w Kasia Michalski Art Gallery, kelnerzy byli bardzo ładni, grzeczni, mili i uśmiechali się, ale oczywiście to tylko było oszustwo, bo to było na pokaz, tam w międzyczasie i ostatnio, kiedy ona chciała tu złapać jakiegoś jelenia za rogi, wiadomo, że nie ma, kogoś oskarżyć, znaleźć winnego, tak jak to w postaci Jezusa Chrystusa znaleźli oni winnego. Oni krzyczeli na tego kelnera. Myśmy tam stali z winkiem i przechodził ten młody kelner, podobny do Włocha, włosy na uszy. Tak po fajerkach wyścięty, bardzo ładny chłopak i jeden z kelnerów na niego krzyczał. Krzyczał, poganiał, a nie tu, a nie tak. To ja sobie myślę, że jak to przyjechać z Włoch do Polski, jakiś dziad będzie pastwił się nad tobą? To tak, żeśmy to byli świadkowie. Do sądu tego nie podamy, ale przecież wiadomo, że absolutny brak kultury w Warszawie. No galeria Kasia Michalski, Art Gallery, nie powinna do tego dopuścić. Ona powinna wiedzieć, co za jej plecami się dzieje. Już była taka jedna Gouda Tencer, która nie patrzyła, co za jej plecami się dzieje, to zlikwidowali Teatr Żydowski. Pod pretekstem, oczywiście. Czyli po prostu kelnerami starymi i brzydkimi, bo takich grubasów, no to tam był on na zapleczu. I ten, który był na zapleczu, podstawiły go te dwie dziadówy i żeby tego wina pilnowały, którego było niewiele, specjalnie, które było rozdawane za szybki, za ścianą, tak żeby ktoś widział, żeby kogoś upodlić, żeby mu gorzej zrobić, to były takie podłe zamiary. Tutaj do nas Bernadeta, do Janka Witka przychodziła, która mówi, że w Ameryce była i u Żydówy sprzątała. To tak ją wykorzystała Żydówa, że ta musiała lodówkę to kilka razy jej wyczyszczać, sprzątać, ale nie chciała też raz zapłacić, to więc ta raz zaczaiła się, zapolowała na tę Żydówę, że musi pani mi zapłacić. Złodziejki nieuczciwe, kradną. Raz ci zapłaci, a potem wiesz, ona już bazuje na tym, że coś dobrego zrobiła, tak jak to Żydzi kiedyś myśleli, że jak Jahwe zawarł z nimi przymierze,
To będzie tak do końca, bez względu na to, co złego oni będą robić. Co założycie? Krzywo przysięgacie, kradniecie. Jak to? Chodzicie za obcymi bogami, a potem przychodzicie, stajecie przed moim obliczem i mówicie, jesteśmy wybawieni, zbawieni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czy ja z kim zbójców nie jest przypadkiem w oczach moich ten domot? Ja to wszystko widzę, mówi Jahwe, mówi Jehowa zastępów. Także widzicie Państwo, było dobrze, a jest źle. I oni nie mogą pojąć sensu Biblii, że Biblia mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tobie to nic nie da, żeś była 40 lat w prawdzie, głosiłaś po wsiach od domu do domu, że zdrowie też straciłaś i młodość ci zeszła na tym. To ci nic nie da, jeżeli w więzieniu byłaś i wpadłaś w niemoralność, wszystko zaprzepaściłaś. Biblia mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Także widzicie Państwo, tu trzeba nie jakieś tam pisma hebrajskie studiować tylko trzeba było w porównaniu z pismami chrześcijańskimi, które tutaj w Warszawie są wyrzucane do śmietnika. Czyli tak, chciały okłamać, oszukać, bo 20-letniego chłopca oszukały. Chłopca niepełnosprawnego, który jest na tyle przebiegły, chytry i bardzo inteligentny, że wszystko wyszło, że dziadówy są obrzydliwe, że dziadówy rozplanowały sobie tak, żeby podzielić ludzi, bo Żydzi lubią się dzielić, poczynić różnice, żeby kogoś tu upodlić. Zresztą ludzie orientowali się szybko, wchodzili, wychodzili, że tu nic się nie dzieje, że tu jakby ta wystawa była od wczoraj u cyganki, które dużo lepiej wypadły tu przed Uniwersamem na Pradze Południe niż Żydówki. Dużo lepiej. Poproszą papieroska, podyskutują. One nie kradną, te cyganki, a Żydówki kradną. Tutaj taka jedna, co przed Uniwersamem. Facet, taki dziad, białe skarpetki za murkiem, leżał na ziemi, na chodniku. Jak 20 zł doszedł, otrzymał, to poszedł do Uniwersamu, który jeszcze był, teraz jest rozebrany, i kupił sobie piwa. A ona też żebrze, ale tak zagada, no bo dziad na leżąco to nie będzie rozmawiał. Jemu tylko wrzucić do sakiewki, do pudełeczka, do kubełeczka pieniądze. A cyganka pięknie rozmawia. Prawie jak Świadkowie Jehowy. Z tym, że przecież Świadkowie Jehowy nie podstawiają się z kubeczkiem. Świadkowie Jehowy idą do pracy. Czy mają fundusze z innych opcji, choćby tutaj z zasiłku, ale uczciwie, prawda? Ale uczciwie. Czyli, proszę Państwa, oni myśleli, że oszukali 21-letniego chłopca niepełnosprawnego, kazać mu pokazać dowód osobisty, no bo to, żeby nie dać wina, to pod pretekstem trzeba go wypłoszyć troszeczkę, bo ludzie, wiecie Państwo, do galerii Kasia Michalski, Art Gallery, wchodzą i wychodzą. Dlaczego do Kasia Michalski Art Gallery ludzie wchodzą i wychodzą? Wychodzą, bo patrzą, że się nic nie dzieje, bo jest lipa. Raczej zachodzili tutaj do tej desy, to taka druga galeria, jakby desa po lewej stronie. Ja rozmawiałam z facetem, no bo mnie sztuka interesuje. Mnie nie interesują zabiegi chytre tej dziadówy tutaj z Kasia Michalski Art Gallery, tylko mnie interesuje sztuka. I przy okazji byłam tam, gdzie piękne obrazy, gdzie taki król Henryk jedno oko miał podbite cegłówką, wybite. No to więc żeśmy się tak śmiały troszeczkę, że od razu go sprzedacie. On mówi, że myśmy wczoraj dwa obrazy sprzedały. Natomiast u Kasia Michalski Art Gallery tej lipy nikt nie kupi. Mało tego, jutro jeszcze wyślę tam litkę lipską. Tej lipy nikt nie kupi. Wyślę litkę lipską. Ona porozmawia. Ona dojdzie, bo dzisiaj ona pójdzie na Dworzec Wschodni. Bo to wiecie Państwo, jeżeli się tak traktuje młodego chłopca, to co młody chłopiec może powiedzieć jako gość z Bydgoszczy? Może powiedzieć najogólniej, najpierw ogólnie o Warszawie. Co może powiedzieć? Co może powiedzieć o tej galerii? On tutaj do tej galerii nigdy nie przyjdzie. On będzie pamiętał. No dlaczego dziecko
malutkie szybko się uczy języków obcych. To co matka, to ją zaraz po 2 latach. Bo dziecko wszystko pamięta, to mózg dopiero zaczyna działać. Wszystko to pierwszy, błyskawiczny, lepszy niż komputer ten, jego mózg jest. Także widzicie Państwo, Litka pójdzie do tej baby, do Kasia Michalski, Art Gallery, obejrzy te dzieła, popatrzy się raz jeszcze, swoim okiem, my nic nie sugerujemy, my nic tu nie planujemy. Coś zrobić złego czy dobrego. My raczej chyba dobre, to wtedy trzeba planować, bo to zresztą Bóg, plan wieków mamy, plan, tu u badaczy możecie zobaczyć, plan rzeczy dobrych. I po prostu porozmawia na ten temat. To będzie dzisiaj też na niejednym adresie e-mailowym. To znaczy, oni mają jeden adres e-mailowy, ale u nich to się objawi, że postępują po żydowsku, czyli że odwrotnie. Że tak jak powiedzmy galeria miałaby się zamknąć o godzinie 20, to one wtedy popatrzą, jak wszyscy ludzie wyjdą, to sobie wina pokradną. A jak się robi? A jak się robi? Na tym polega, taka działalność polega, złodziejek. Złodziejek. I potem pani Szydło mówi, w oczy 350 miliardów okradłyście Polskę. Także przy okazji Kasia Michalski, Art Gallery, się zbłaźni. Także ja tutaj mam dobrych, proszę Państwa, że tak powiem, nawet szpiegów. No zresztą na przeszpiegi przyjechała tutaj firma Google. Przecież jeździ po Warszawie, odjeżdża z powrotem, potem znowu wraca, potem jeździ i wszystko na jaw wychodzi. Także wracamy, proszę Państwa, do tematu Jezusa Chrystusa. Po co Jezus Chrystus jest jako dorosła postać, człowiek, mężczyzna z koroną na głowie? Biblia go nie maluje jako małe dzieciątko, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I dziecko mądrzejsze jest od starych. Faryzeusz, Saduceusz. Właśnie Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Tysiące linków, proszę bardzo. Dziesiątki tysięcy linków do strażnic. Do przebudźcie się na ten temat. Jak bardzo mądrzy mogą być młodzi. Dzieci, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Jezus dobrze wiedział, że ci faryzeusze, proszę Państwa, są obrzydliwi, że ci faryzeusze są bardzo źli, proszę Państwa, i tylko chcieli go zamordować za dobro ze strony Jezusa. Za dobro ze strony Jezusa. Akurat mam tutaj, proszę Państwa, książkę Wielki Nauczyciel i do Jezusa Chrystusa tutaj wrócimy, mamy czas. Czyli jeszcze raz, nie ma w tym nic antysemickiego, gdy opowiadamy o tym, mówimy, jak to przedstawicielki, powiedzmy, do galerii, Kasia Michalski, Art Gallery, we współpracy z podstawionymi kelnerami starymi, a brzydkimi, chciały okłamać celowo, specjalnie, z premedytacją oszukać 21-letniego chłopca niepełnosprawnego. To już kilka takich, proszę Państwa, faux pas w Warszawie było, miało miejsce, gdy papierek lakmusowy był podstawiony. Tak jak to mówią, że po co ogrodnik ma psa swojego? Po co jest, istnieje, jest takie powiedzenie pies ogrodnika? No właśnie po to, że jak papierek lakmusowy wszystko opowie, że baba kazała mu pokazać dowód osobisty, a kelner powiedział, że jest nieproszonym gościem, to jest obrzydliwe. Prawdziwa matka to by za dzieckiem płakała, że dziecko zostało skrzywdzone, sponiewierane, odarte z godności dziecka niepełnosprawnego. Obrzydliwe. Proszę Państwa, czy tu jest jaka sztuka? Nie ma. To tak samo, jak Biblia mówi, że a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Także te dziaduby się tak zbłaźniły totalnie w tej Kasia Michalski Art Gallery, że co one do mnie powiedzą, to wiecie Państwo, co
Co to jest? Tyle co nic. No bo one przecież Jezusa Chrystusa, przecież Żydzi, dorosłego człowieka, miał 33,5 roku, złapały, szukali sposobu, bo to Jezus to 3,5 roku głosił. I aż tyle zrobił, uczynił. Szukały sposobności, Żydzi szukali sposobności, żeby go na słowie złapać, żeby go doprowadzić, to jakoś tak rozdmuchać, bez świadków, to lepiej, w nocy, jeszcze lepiej, ciemno, a wtedy kamer nie było, wiecie Państwo, to wszystko, co przed sądem się działo, było święte i świadkowie, których nie było. Także, proszę Państwa, doprowadzić Jezusa Chrystusa do śmierci. I Jezus, proszę Państwa, na trzeźwo. Człowiek z trzeźwym, o trzeźwym umyśle. Jako archangiel, jako Syn Boży, on to wszystko wiedział, odbierał to na trzeźwo, jako komputer. Że oni chcieli go zabić. Żydzi chcieli zabić Jezusa. Jakaś kłamczucha na Google, proszę Państwa, mówi, że to nieprawda, że Żydzi zabili Jezusa. No jakaś taka bogobojna Żydówka, no. Chce bronić Żydów, rozumiem, ale nie spełna rozumów i nie zna prawdy, nie wie, o co chodzi. Że broni Żydów, bo Żydzi nie chcieli go zabić. Żydzi zabili Jezusa. Nawet w 53 rozdziale Księgi Izajasza czytamy, myśmy go zabili. Prorok Izajasz mówi, myśmy go zabili. Księga Izajasza napisana w 732 roku przed naszą erą. A więc w 8 wieku przed naszą erą Księga Izajasza była napisana i Żyd w imieniu Żydów to mówi, myśmy go zabili. Czym charakteryzowali się Żydzi? Poszli do wróżki, wróżyli, kłamali, kradli, oszukiwali i zabijali, a posunęli się aż tak daleko, że zabili swojego ziomka. Tutaj często w Warszawie tak oszustystycznie i podstępnie, proszę Państwa, ta linia Mysia ma w spadku po tej pierwszej klasy linii żydowskiej coś, że też tak mówią, o ziomek. Znaczy, że jak mówią, że ten ziomek, to ta pewnie jakaś Rumunka, wiesz, no, by zwłaźnić kogoś może, żeby komuś czegoś nie dać, żeby kogoś upodlić. To jest świadoma gra, proszę Państwa, i w edukacji my to wszystko pokazujemy. Edukacja, radia, Koncita, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra i tutaj do końca dojdę, proszę Państwa. Ciasna klitka, część galerii, gdzie było wydawane wino, tak, powiedzieli w ciasnej tej klitce, że nie jest proszonym gościem. To tak najlepiej powiedzieć, ale wiecie Państwo, to w takiej sytuacji, jak się jest przy tych babach, bo one zastępowały Kasia Michalski galerii, to byle kto to powie, to jak to jest w ciasnej klitce i głośno, to jak bardzo one mogły skrzywdzić chłopca. Tak bardzo one skrzywdziły chłopca. Tak samo jak ten facet, który pobił. Bo wiecie Państwo, tu w Biblii te przykazania, jedno przykazanie jest za wszystkie. Tu nie ma tak jak Żydzi kiedyś liczyli. O, to więcej, to mniej. O, to za to, tu grosz, tu dwa. A, to nieważne. Teraz było, wiecie Państwo, tak w Polsce, że za pobicie człowieka to żadnej kary nie było. Mogłaś dostać 350 zł. Oni przyznali się z własnej nieprzymuszonej woli, że są winni, ich wypuścili z aresztu. Tutaj co był ten jeden eksces, drugi eksces. A ja na policję zadzwoniłam, byłam tak sprawna i tak zdeterminowana, że policja przyjechała. Ale co z tego, proszę Państwa, że sędzia do mnie mówi. A to wszyscy mówią, że pełno Żydów. Taki mądry, tak. Tak mówisz, że oni poddali się z własnej nieprzymuszonej woli. I ja mówię, proszę Pana, ja czytam Biblię tutaj na Teres Polskiej. Proszę Państwa, co teraz ta sprawa tak odpada. I jedna babka tu na poczcie powiedziała, ta specjalistka od internetu, bo to jest poczta taka eksperymentalna. Mówi, po 4 latach oddali mi papiery. Po 4 latach oddali mi papiery, żadnego spadku nie dostałam. Ja mówię, no właśnie, no Boże jej nie należało, może źle walczyła, no przecież źle się doradzała babka.
Także widzicie Państwo, 350 zł wypłacili, a to przecież człowieka mogli zabić. Także takie niedoskonałe polskie prawo jest. To jest prawo obrzydliwe. Takie prawo, no bo jeżeli mogli zabić, a jak skopali, kogoś kopali, mogli kopnąć w oko, mogli kopnąć w nos, w czoło, w mózg. No to przecież dziad w tej restauracji, która była kiedyś sraczem, tutaj w tej gale, w tym domku, proszę Państwa, w Parku Skaryszewskim przy ulicy Berezyńska, na dorobku, nie udzielił żadnej pomocy. I ta policja nie działała jeszcze wtedy. Nie było tej linii Misiej ani Prawa i Sprawiedliwości, nic. Oni tak zadziałali, że tylko pieniądze brać, tylko pieniądze brać. No to nie dziwota, że tu linia Misia atakowała z kamieniami na Marszałkowskiej na policję w dniu 11 listopada na imieniny waszego Marcina. Wszystko pogańskie, wszystko złe. Dziad na dziada, gad na gada, żebrak na żebraka. Tu jeden drugiego atakuje, jeden drugiego by utopił w łyżce wody. No, ja mówię do tej von Lipski. Ja mówię, że ty to te, swoją matkę to byś chyba utopiła w łyżce wody, bo byś się tak postawiła, że to nie ja. I tak dzisiaj o tej czekoladzie wspomina, że mi się ta czekolada należy. Ja mówię, no wiesz, najpierw trzeba zasłużyć. A potem, jeżeli ty już tak zarabiasz na tym czy na tamtym, to najpierw trzeba zasłużyć, skoro z siebie zrobiłaś fabrykę zarabiania na różnych opcjach. Że tu się temu przysłuży, tu się temu przysłuży, tylko ta opiekunka powiedziała, że ta von Lipski z tą Jadwigą Grabowską to chciały tą Krysię z Saskiej 48 do śmietnika wyrzucić, bo ta taka opiekunka co do hospicjum powiedziała, że pójdzie pani Krysia do hospicjum. Ta powiedziała, że ta von Lipski z Wielkopolski, proszę Państwa, to ona ma ziemię. Ziemianką jest. I ta Jadwiga Grabowska ma ziemię, też przyjechała z Ameryki, przyleciała. I w sądzie, proszę Państwa, w sądzie walczy o spadek. O jaką ziemię? Tu ziemię ma, tam ziemię. Czyli, że to są ziemianki. A tą Krysię, czyli tę Krysię, chciały do śmietnika wyrzucić. Państwo zobaczą. Ja. Tu. I teraz jedna osoba. I tyle opcji. Widzę to wszystko. Tak jak widział Jezus Chrystus. Że ci faryzeusze, którzy z nim rozmawiają, tak jak z tym kurczaczkiem, te dwie faryzejki, w Kasia Michalskiej Art Gallery, tylko po to, żeby upodlić niepełnosprawne 21-letnie dziecko, to jak się ta Litka Lipska uprze, to będą odszkodowanie płacić. Bo one tuż myślały, że jelenia znalazły, że tutaj coś. Nie. To tak samo, wiecie Państwo, jak w tej galerii Zachęta było. Rumunka, ten Ireczek, bo my na niego mówimy Rumunka, ona, ta Rumunka przestała chodzić do galerii warszawskich, no bo tu chamstwo. Ale o co chodzi? On jako ten, no niedomyty, że może gdzieś na działkach mieszka, to nie ma nic do rzeczy, bo galeria jest dla wszystkich. Niedomyty raz zrobił awanturę, a nawet artysta to chyba przyjechał ktoś z Białegostoku. No i to było wtedy w galerii, 2,5 roku temu. Czy 3 lata temu, powiedzmy 3 lata temu w Zachęcie. I potem Ireczek, Rumunka nasza, był w Zachęcie na wystawie Bydło, Bydło. Ale było tak, że 3 lata temu narobił, nie 4, 3. Bo to było dawno, niedawno, proszę Państwa, skandalu, że zapraszają ludzi w mediach, w gazecie wyborczej Żydzi, Zapraszczerski, 8/10, to z Mokotowa, z Warszawy, tam gdzie kurczaczka okradł dziadyga warszawski, Markowski to polski, a teraz jeszcze, że ochroniarzem jest, poszedł do ochrony. To jest obrzydliwe, jak można okraść dziecko niepełnosprawne. To teraz dopiero co opcje tutaj do Polski jakiekolwiek dochodzą, to ta Polska jest zacofana, ale to mało tego, że Polska jest zacofana. Ktoś wykorzystywał Polskę na tym też.
Nie tylko, że te 350 miliardów, że Polskę rozkradli. No kto? Wiadomo kto. Rozkradli Polskę. Nawet ksiądz Rydzyk powiedział, że chcieli, proszę Państwa, zniszczyć Kościół katolicki. Kto? Masoneria chciała zniszczyć Kościół katolicki. Kto kieruje Ministerstwem Kultury? Kto tam rządzi? Mówią, że Żydzi. Że masoneria chciała, ksiądz Rydzyk mówił, zniszczyć Kościół katolicki. Masoneria chciała zniszczyć Kościół katolicki. No i że dobrze, że myśmy się nie dali, doszliśmy do władzy. Także widzicie Państwo, teraz oni mają utrudnione, a woda na nasz młyn. Także wszystko wychodzi, niech one tam alarmują, te dziaduby, niech alarmują, ale niech po prostu zaczną być ludźmi. Po co mają mówić i wystawy robić w Zachęcie? Bydło, bydło. No i jeszcze ta Rumunka mówiła, że to kobieta robiła tę wystawę w Zachęcie. Bydło, bydło. Jak oni zaczęli robić te bankieciki takie na zapleczu, to teraz już te bankieciki są dla wszystkich. Zauważyłam, że ta Wróblewska zaczęła się wstydzić, dyrektorka galerii. Bo wtedy, feralnego dnia, te kobiety, tam było 7 kobiet, one dostały 7 zaproszeń. Każda osoba. Od artystki. Nie wiem, czy to była z Białegostoku, nie, pewnie nie z Białegostoku, bo już teraz jest z Białegostoku, to ta Monika Szewczyk już też się trzęsie z Galerii Arsenał, bo tak przyjeżdża tutaj do Warszawy. Teraz przyjechała do Teatru Studio, bo w Galerii Teatr Studio był taki performance, linia wideo, a że ona bardzo uwielbia takie wystawy wideo, pani Monika Szewczyk. To widzę, że ona jest taka przestraszona teraz, taka oszczędna, ale zachodzi kulturalnie, wiesz, rozmawia z pewnymi ludźmi, szczególnymi osobistościami. No to wracamy do galerii, proszę Państwa, Zachęty. Ochroniarze, widząc 7 zaproszeń u 7 kobiet, powiedział ochroniarz, no takie to tłuste takie lochy z tych ochroniarzy, że najpierw z tą Rumunką, z tym bezdomnym Ireczkiem tak rozmawiał, tak. A potem, proszę Państwa, zaczęli pokazywać fochy. Gdy lochy pokazują fochy. Że panie nie wejdą, bo tutaj ostatnio była kłótnia. Panie nie wejdą, bo to ostatnio, bo, no, która była zrobiona przez Rumunkę, przez Ireczka. Przecież te panie to są Bogu ducha winne, one nawet nie wiedzą. Ale ochroniarze wykorzystali tę sytuację, że one nie wiedzą i nie wpuścili tych 7 bab. Ja bardzo szybciutko zareagowałam, ale chamstwo poszło na chamstwo. Tam, z tamtej strony była taka dykta. Ja mówię, dawajcie tędy. One szybko weszły tamtędy i wszystkie weszły na bankiet. Tamta ochroniarka, która stała z tym facetem, z tą świnią, proszę Państwa, zorientowała się, że tu ktoś wszedł, ale nie miała pojęcia, po twarzach już nie pamiętała. Dobrze. I tam te babki wszystkie ryczały ze śmiechu, że nabrałyśmy tych ochroniarzy, świnie, no bezczelne świnie, no proszę Państwa, jak można babom gadać, że tu jakaś awantura była? No i co była? I tu nie jedna była awantura, nie jedna awantura będzie. No jeżeli jest chamstwo, to się chamstwo nakłada na chamstwo. Ja Lidce wielokrotnie mówiłam, słuchaj, jeżeli ja ci coś mówię, to ty nie gadaj na mnie tu, bo ona jest taką tupeciarą. No Janek Witek mówił, baba, kuta baba, tupeciara, no bo ona jest tą byłą szlachcianką warszawską z Saskiego. Ja muszę ją tu wykorzystać w tym celu. Jeżeli jesteś baba, która ma energię, no to ty idź do sądu, idź tu, sprawdzaj, dowiaduj się, jak to jest z tym, jak to jest z tamtym i walcz. Nie wiesz, co masz robić, ale bogactwa mi tu proszę nie gromadzić, do worków nie składać, bo ja ciebie nie wpuszczę, bogactwa nie weźmiesz. Musisz najpierw oddać obrazek święty ze ściany Matki Boskiej, znaczy pseudoświęty, bo ten katolicki, święty Matki Boskiej, Ostrobramskiej, i to musi wisieć na ścianie. Tego nie sprzedasz. Ja to mogę
spalić, mogę to zniszczyć, wyrzucić na śmietnik, bo mam prawo, ale ty tego nie sprzedasz, nie zahandlujesz. No i ona to zrozumiała. Jeszcze był dzielnicowy tutaj. I taki babsztyl wykorzystuje tutaj tego a. Także proszę Państwa, chamstwo, tupet i złośliwość jest zauważone przez mikrofon kamery Google i samą kamerę Google. I to idzie przez Google do internetu. Komentarze naszego radia Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No ja mam kilkanaście takich wtyczek, kilkanaście osób i to nie byle jakich, i w Teatrze Wielkim też mam też takich, którzy na nowo teraz tam pracują, są dyrektorami. I pan Dąbrowski fajny jest. No musiałam go tam troszeczkę wkręcić, pana Dąbrowskiego. Nawet raz tak zażartowałam, że pan Dąbrowski tak jak wychodzi do ludzi, to tak jakby był po kielichu. Pan dyrektor Dąbrowski, ale on rewanżuje się miłością względem mnie, bo ciągle kto u niego tam nie wystąpi do spowiedzi, do wypowiedzi, to jakaś Elżbieta musi być, ja mówię, moja imienniczka Elżbieta. Ja mówię, proszę Państwa, ja to się rozkręcam do występu w Teatrze Wielkim, muszę popić jeszcze jedną kawę, jeszcze będę musiała coś podkąsić, podjeść, potem pójdę, pojadę na obiad, proszę Państwa, i wypiję jeszcze jedną kawę, pojadę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i zobaczymy na wystawy ze sztuki to, co ciekawego się dzieje w Warszawie. Oczywiście, że takie są to złe wibracje. Mam nową kamerę i chcę też sprawdzić, jak to, co pokażą galerie, nowa sztuka, zobaczymy nową sztukę, jak ona się nam nagra na tę nową kamerę. Serdecznie Państwa zapraszamy, a buziaczki przesyłamy Państwu. Bądź zdarowa, kak karowa, krasiwa, kak świniaczka. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No i skorzystałyśmy z bankietu w Galerii Zachęta, ale obraz taki pozostał, bo to wtedy, kiedy w radiu była audycja o miastożercach, w Radiu Tok FM, miastożercy, że kim byli miastożercy, że znajdują na śmietniku jedzenie, odświeżają to i robią piękne cygańskie bankiety. No i Bogu dzięki, w Galerii Zachęta. Także proszę Państwa, to też u nas jest. Same takie audycje inne, filmy kultowe, oryginalne, takie, żeby się nie powtarzały, a że jest tego dużo, no to przepraszam bardzo. Widocznie te tematy są tak ciekawe, że tego jest aż tak dużo. Także tu wracamy do Kasia Michalski Art Gallery. Kasia Michalski Art Gallery. Kurczaczek na pewno tam by nie chciał pójść, bo jak tylko wspomnę, także wiecie Państwo, do galerii Lufcik Kurczaczek nie chciałby pójść, a mówię, uciekaj Kurczaczku, no do tego chłopczyka niepełnosprawnego, jak baba w kapeluszu, debilka, no bo ta Halina polonistka mówi, niech się Pani opamięta, co Pani robi, krzywdzi Pani ludzi, bezprawnie, nie ma Pani prawa. Jest Pani tylko gościem, jest Pani matką córki i Pani takie chamstwa tu bezczelności opowiada z powodu paluszka. Pani jest świnią, bezczelna, chamka, z powodu paluszka, takie rzeczy mówi. To jest dziecko słyszy, ludzie słyszą, wstydu, babszczyl nie ma. Że aż przykro było córce, która wcześniej mi powiedziała, że ona nie chce robić wernisaży, bo to jest jakieś takie zabierające jej energię strasznie. A jeszcze takie skandale. No jeżeli matka jej zrobiła skandale z powodu paluszka jakiegoś, krzyczy na ludzi. Znaczy nie to, że krzyczy, tylko taką mowę chciała, że to jest obrzydliwe, że tu tacy sami przychodzą wciąż i że wyżerają jej paluszki. Ja mu tak,
Mówimy, to niech dziaduwa kupi tych paluszków 4 paczki, a nie 2,5. Niech tych paluszków włoży, niech się ludzie częstują, niech ludzie dyskutują, niech oglądają, niech robią zdjęcia. To przynajmniej gdzieś ona na tym zdjęciu się znajdzie. No nie tak? Puszczaj chleb po wodzie. Na zachodzie 70%, proszę państwa, na reklamy dają pieniędzy. Także tak się wsławiła źle galeria Lufcik, ale to z powodu jednej wstrętnej baby o wielkim czarnym kapeluszu, która gdy przyszła, miała tylko jeden cel, żeby coś złego zrobić. Coś złego powiedział. I tak Janek Witek się wypowiadał o Żydach, co ja nigdy nie miałam zielonego pojęcia. Mnie to nigdy nie interesowało. Bo ja jako rasowa Jehówka, to ja głosiłam, no, że Żydzi zabili Żyda, że Żydzi zabili Jezusa, który był Żydem. No, na jedno wychodzi. Ale że to teraz wielka rzesza, ludzie ze wszystkich narodów, plemion, języków mają szansę, a Żydzi mogą się poprawić. Z żydostwa mogą ludzie poznać prawdę, Ewangelię, zacząć czytać Ewangelię. To więc zapraszamy państwa serdecznie do Anglo Ameryki Białystok. Tam kupisz Biblię. Tam spotkasz Świadków Jehowy, bo tutaj to są resztki Świadków Jehowy. Jeszcze czasem gitara, złote tarasowo, gitary stoją i odjeżdżają do Anglo Ameryki Białystok Świadków Jehowy. Bo tutaj ziemia jest przeklęta, ziemia zła. No co tu jest? Warszawa, co tu jest? Drugi Rzym? Papiestwo? No właśnie, PO nienawidzi papiestwa. PO, które zresztą przegrało. No, przegrało. Bo teraz wiecie państwo, linia Mysia jest najważniejsza. Ona uczyniła siebie klasą pierwszą, a tamci, co przegrali, klasą drugą. I tylko tutaj ujadają. Zobaczmy, co oni tu glińcą. Zaraz włączymy, proszę, bo to trzeba, musi być włączone. Najpierw odblokuj menu FM 89 najpierw. Radio wasze, Radio Maryja. Uwaga, przyjaciele Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych z Krakowa i okolic. Bardzo, bardzo dobra sprawa. Otóż w centrum Krakowa powstało akademickie koło przyjaciół Radia Maryja. Członkowie tego koła spotykają się w każdą pierwszą środę może miesiąca. Może jeszcze przez Kraków, do Krakowa pojedź. Za kulturą wielką. W Krakowie, bo tu, jak widzicie, hamstwo, jest to hamstwo, hamstwo, krypcie, draństwo, a jeszcze ta Rumunka, ten Ireczek, sługa mówi, no zawsze mój sługa mówi, jawne skurwysyństwo. O godzinie 18, a następnie po nim spotkanie poświęcone wybranemu tematowi. Ksiądz profesor Jan Machniak, proboszcz parafii, zaprasza dotychczasowych i nowych członków akademickiego koła oraz sympatyków, tak jak powiedziałem, w każdą pierwszą środę miesiąca, tym razem 5 października na godzinę 18 do Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej na mszę świętą, a następnie wystąpienie profesora Krzysztofa Orzoga z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor Krzysztof Orzóg będzie mówił na temat aspekty duchowe i polityczne przyjęcia Chrztu Świętego przez Polskę 1050 lat temu. Zapraszamy wszystkich. Jest to szansa na jednoczenie się podobnie myślących czy szukających prawdy i formacja, aby być jeszcze lepszym, jeszcze mądrzejszym, jeszcze bardziej duchowym człowiekiem, jeszcze lepszym katolikiem i Polakiem. Zapraszamy serdecznie. Na zegarach w Polsce jest 11:00. Radio Maryja w naszym programie Czas na Wiadomości. W Warszawie odbędzie się dziś spotkanie przedstawicieli państw Unii Europejskiej spoza strefy euro. W
Wezmą w nim udział przedstawiciele premierów, ministerstw spraw zagranicznych i ministerstw finansów z Polski, Danii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Szwecji, Bułgarii i Węgier. Delegatów zaprosił na rozmowę wiceszef MSZ Konrad Szymański. Brexit zmienił układ sił między Eurolandem a krajami spoza. Musimy uruchomić dobre kanały komunikacji, by nasz głos był słyszalny, powiedział. Poseł PiS-u Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że jedną z kwestii są programy ratunkowe dla krajów strefy euro. Kraje spoza tej strefy nie powinny w takich programach uczestniczyć, dodaje. Strefa euro w obecnym kształcie jest mocno niewydolna. Dlatego też my nie powinniśmy być odpowiedzialnością obarczani za funkcjonowanie Eurolandu. Ale z drugiej strony chcemy wiedzieć przede wszystkim dokładnie, co się dzieje w ramach strefy Eurolandu i państwa spoza strefy euro powinny być informowane na bieżąco i to jeszcze przed podjęciem decyzji. Powinna być wzajemna lojalność państw z Eurolandu względem państw spoza strefy euro, ponieważ najważniejszy jest projekt unijny, projekt Unii Europejskiej jako takiej. W rozmowach przedstawicieli państw Unii Europejskiej spoza strefy euro obok wiceministra Konrada Szymańskiego Polskę będzie reprezentować wiceminister finansów Piotr Nowak. Senatorowie z Senackiej Komisji Zdrowia rozpatrują dziś nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dokument jest implementacją zasad normujących państwa członkowskie w odniesieniu do transportu morskiego. Głównie dotyczy to płynnych olejów, tłuszczów i cukru przewożonego luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący. Służą wdrożeniu dyrektyw unijnych, mówi senator Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Jest to nowelizacja, która implementuje dyrektywy unijne i dotyczy głównie higieny środków spożywczych w odniesieniu głównie do transportu morskiego, głównie płynnych olejów, tłuszczów luzem oraz do transportu cukru. Więc to jest taka dyrektywa, która od pewnego czasu powinna być obowiązkowa w Unii Europejskiej i w tej chwili po prostu polskie państwo także się do tych dyrektyw ustosunkowuje. To jest taka dość ograniczona inicjatywa ustawodawcza, która może bezpośrednio nie dotyczy nas, konsumentów, aczkolwiek myślę, że ten transport morski też powinien być realizowany w sposób bardzo rygorystyczny, gdyż zanieczyszczenie tych produktów spożywczych w transporcie morskim mogłoby nieść duże konsekwencje potem dla konsumentów. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Sejm 14 września. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. W Katowicach właśnie powinno się rozpoczynać posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem rozmów w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ma być sytuacja w zabrzańskiej kopalni Makoszowy. W spotkaniu obok partnerów społecznych udział biorą m.in. przedstawiciele resortu energii, prezes spółki restrukturyzacji kopalni oraz dyrekcja i reprezentanci związków zawodowych z kopalni Makoszowy. Artur Banisz, przewodniczący Solidarności w zabrzańskiej kopalni, podkreśla, że pracownicy chcą wiedzieć, co dalej z kopalnią, bo zawarte z rządem porozumienie nie jest realizowane. Porozumienie jest przestrzegane i realizowane. Sygnatariuszami porozumienia były związki zawodowe, tak samo jak i państwo. I chcemy dojść po prostu, żeby nam w końcu powiedział ktoś, kto z nami będzie, czy 2018 jest. Koniec wydobycia, wygaszenie kopalni, czy znajdzie się dla nas inwestor, bądź spółka pracownicza. Bo do tej pory nie wiemy, jaka jest przyszłość kopalni i nas wszyscy zwodzą. Nikt nie potrafi powiedzieć konkretnie, co z kopalnią Makoszowy będzie w przyszłości. Kopalnia Makoszowy na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku trafiła do spółki restrukturyzacji kopalni. W przeciwieństwie do innych zakładów przeniesionych do SRK, kopalnia wciąż prowadzi wydobycie. Dziś pracuje w niej ponad 1300 osób. Blisko 500 odeszło z pracy, korzystając z osłon socjalnych przewidzianych w tzw. ustawie górniczej. Spółka restrukturyzacji kopalń zdecydowała na początku września bieżącego roku o wystąpieniu kopalni Makoszowy na sprzedaż. Hiszpańska policja aresztowała dwóch Marokańczyków podejrzanych o powiązania z samozwańczym państwem islamskim i planowanie ataków w Europie, poinformowało dziś MSW w Madrycie. Jak sprecyzował resort, jeden z aresztowanych pojechał na turecko-syryjskie pogranicze, aby spotkać się z członkiem IS w celu przeszkolenia. Później miał zostać wysłany do Europy, aby wziąć udział w przeprowadzeniu ataku. Mężczyzna został aresztowany przez turecką policję, zanim przekroczył granicę z Syrią, a po wypuszczeniu
zaproszeniu powrócił do Hiszpanii, gdzie dalej próbował przyłączyć się do organizacji zbrojnej. Drugi mężczyzna jest oskarżony o pomaganie pierwszemu w podróży do strefy konfliktu w Syrii oraz o szkolenie go, gdy powrócił do Hiszpanii. Oskarżeni są mieszkańcami Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii i Valladolid na północnym zachodzie kraju. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wschodzie do 21 stopni na zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie 14 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie wolno rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.